I to wszystko? Czego pan jeszcze chce? To za święto dla dzieci. Ale to jeszcze? Nie, zaraz będziemy w marcu. Jak masz na imię? Marta. A ile masz lat? 5. To może cię tak ładnie ubrała? Mamusi nie ma, wyjechała. O, jak to przykro, na pewno tęsknisz do mamusi. Jak mamusia wróci, to kupię nowe zabawki, to trzymi samochód i będziemy mieli nowy dom. Co długo już tak patrz tam z córką? Żona pracowała dwa lata w Niemczech, a teraz wyjechała do Anglii. Tam ma lepsze zarobki. To ciężko jest panu? Ucieszę się, że później będzie lepiej. Urządza pan córce urodziny? Oczywiście. Żona przesyła zawsze jakiś prezent. Idziemy gdzieś do restauracji, do całego miasteczka, do kina. Zawsze ten dzień jest jakiś inny, uroczysty. A co dla pana jest w tym dniu najważniejsze? To zrozumiałe, moja córka. A jeżeli Boże Narodzenie to urodziny Jezusa, to dlaczego ludzie pytają o wszystkim innym, a o nim nie? Taka tradycja. Nigdy tak o tym nie myślałam. Ani ja. Bezmyślnie naśladujemy tradycje, zamiast zastanowić się nad tym, co naprawdę oznaczają te słowa. Komu to potrzebne? Każdemu. Jezus nie był jakimś tam dzieckiem. To Syn Boży, który przyszedł na świat dla naszego dobra. Znam tę historię o żółtku i pastuszka. Piękna legenda. Tak, to nam to się zostało. Stajenka, żółtek, Jezusek i kolędy, to wszystko. My te święta traktujemy jako realizację Bożego planu, zbawienia grzesznych ludzi i dowód Jego miłości do nas. Zbliżamy się takiej sytuacji i my tutaj wysiadamy. My również. Do widzenia Państwu. Radzę, zastanówcie się nad znaczeniem tych świąt. Miłej podróży!
Dobrze. Bawiliśmy się świetnie, a teraz chcielibyśmy wam właśnie rozdać prezenty. Ale mam kilka takich, mam prośbę i kilka uwag organizacyjnych. W związku z tym, że jest nas tak dużo, więc po prostu pierwsza prośba. Jeżeli dzieci dostaną paczki, to proszę rodziców dopilnować, żeby ich nie rozpakowywali tutaj. Ponieważ może coś się rozsypać, wysypać, gdzieś po drodze zgubić. Po prostu niech to zrobią później bezpiecznie i przyjemnie w domu, dobrze? Ja postaram się wyczytywać też, mamy zapisane dzieci rodzinami. Jeżeli będę wyczytywać na przykład nazwisko jakiejś rodziny, to bardzo bym prosiła, żeby właśnie ta rodzina podeszła tutaj do nas i my wtedy odpowiednie paczki dzieciom damy, dobrze? Teraz proszę was dzieci, żebyście wrócili w miarę możliwości, jak to jest możliwe, do swoich rodziców, tak?